Cześć wszystkim, witam na kanale Piłka dla Wszystkich, w którym pomagamy podnosić piłkarskie kwalifikacje. Jak dobrze wiecie, równie ważną rzeczą jest prawidłowe odżywianie sportowców. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcony jest kolacji. Opowiem, co jeść, czego unikać, jak prawidłowo przygotować posiłek kolacyjny, tak byście z łatwością mogli przygotować go samego w domu. Teraz przygotuję rybę, nie mylić tutaj z Maciejem Rybusem, bo on też ma taką ksywę. Rybę na ryżu. Jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, ryż ryżowi nierówny. My użyjemy do tego dania ryżu czarnego. Dobrze wiem o tym, że nie wszyscy lubicie ryby ze względu na ich taki specyficzny aromat, który tam się pojawia. Dlatego proponuję, by wybierać ryby troszeczkę bardziej oceaniczne, drapieżne. Te, które nie wydzielają właśnie między innymi takiego specyficznego aromatu. Bo nie wierzę w to, że chodzi Wam o strukturę mięsa, bo będąc nawet na wakacjach w Portugalii, Hiszpanii, na pewno chcecie spróbować dobrych rodzajów i gatunków ryb. A tam z łatwością jest to wszystko dostępne i osiągalne. Dlatego proponuję białe, drapieżne ryby, m.in. labraksa, sibasa, doradę. Nie mówię tutaj o pandze, dlatego tej ryby może unikajcie, ale wszystkie inne śmiało polecam. Oczywiście możemy również korzystać z naszych polskich ryb, m.in. z dorsza, który jest dostępny praktycznie w każdym sklepie. Ewentualnie wybierać również ryby rzeczne czy ryby jeziorowe. A teraz zobaczmy, co przygotował dla nas jeden z reprezentantów, Karol Niemczycki. Pan jest lewemu, tą jedną, tak? Jedną, tak. No ja od razu zadzwonił, no to babcia się dowie, ojciec. Cześć, dzisiaj przygotuję dla Was jedno z moich ulubionych dań, powiedzmy, które lubię jeść na 2-3 dni przed meczem, lub nawet dzień po meczu. Będzie to stek wołowy z batatami i brokułami. Tak, to są na pewno trzy produkty, które będą mi się potrzebne, czyli jest to jakaś tam wołowina, powiedzmy, jeden batat i część brokuła. Brokuł będziemy robić tutaj w parowarze, podczas gdy bataty pokroimy na drobne kawałki, damy kilka przypraw, może jakąś paprykę, trochę soli, trochę pieprzu. I damy je na 20 minut do piekarnika. Stek oczywiście musimy wyciągnąć do temperatury pokojowej. Tak na 10-15 minut. Bataty mamy już, widzicie, pokrojone takie małe frytki. Dodałem do nich troszkę papryki słodkiej, papryki ostrej, sól, pieprz i łyżka oliwy z oliwek. Piekarnik już mamy rozgrzany, 220 stopni. Bataty będziemy piec 20 minut. Wkładajmy je do piekarnika i czekamy. W międzyczasie możemy sobie pokroić brokuła. Ja go wystawiam go na 20 minut do parowaru. Możecie równie dobrze go po prostu ugotować. Gdy grałem w Holandii, jeszcze na początku nie miałem kontaktu, zastanawiałem się w sumie, jak tak naprawdę można fajnie i zdrowo przyrządzić potrawy, które po prostu bardzo lubię, a na które normalnie nie stać mnie było, powiedzmy, idąc do restauracji. Z racji tego, że bardzo lubię wołowinę, wymyśliłem taki w sumie nie autorski, ale tam taki sam inspiracja, fajny przepis na właśnie stek z batatami, czyli frytki z piekarnika, brokuł na parze i smażony stek wołowy. Tak, patelnię mamy już rozgrzaną, ja dałem właśnie łyżkę oliwy z oliwek do smażenia na patelnię i możemy powoli zaczynać smażyć mięso. Nasz stek jest, jak widzicie, dość gruby, więc wydaje mi się, że żeby zrobić, powiedzmy, taką średnio wysmażoną wołowinę, potrzebujemy tak 3-4, może 5 minut na każdej stronie, na takim, powiedzmy, średnim ogniu, żeby stek się nie za bardzo przypalił. I co, 3-4 minuty, obracamy, no i zobaczymy, jak nam się przysmaży. Jak widzicie, nasz stek jest już prawie gotowy. W międzyczasie możemy sobie wyciągnąć frytki z piekarnika. Tak prezentuje się nasze dzisiejsze danie. Jak chcecie, możecie sobie oczywiście zrobić do tego jakiś sos, czy to pomidorowy, czy jakiś czosnkowy. Ja osobiście wolę po prostu steka z solą, pieprzem i tak naprawdę nie zdaję żadnych sosów. Natomiast no, tak jak widzicie, 20-30 minut, pełnowartościowy posiłek, bardzo dobre źródło białka, źródło węglowodanów, warzywa, troszkę oliwy na górę, sól, pieprz i smacznego. Co bardzo istotne, również w każdej diecie sportowca, i to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, to są
warzywa i owoce. Tego produktu nigdy nie może zabraknąć w każdej postaci. Oczywiście jeśli chodzi o kolację, unikamy troszeczkę używania surowych warzyw, jednak tutaj lepiej jest, by te warzywa były gotowane z racji tego, że szybciej nam się będą trawiły. Czyli prosty tip, surowe warzywa na obiad, gotowane na kolację. Z warzywami to jest tak, że staramy się używać tak naprawdę produktów sezonowych. Pojawiają się szparagi. Wracając do szparagi, ja sobie zabiorę od razu do mojego dania. Oczywiście plusem szparagi z łatwością w sezonie dostaniecie je praktycznie wszędzie. Ja akurat wybrałem zielone, oczywiście są też białe. Z racji tego, że zielone łatwo się smaży, grilluje, nie trzeba ich blanszować, są smaczniejsze. Następną rzeczą jest cukinia, również warzywo, które jest też sezonowe, pojawiają się też kwiaty cukinii. Myślę, że niejednokrotnie spotkaliście się na targach różnego rodzaju. My w Krakowie mamy taki tutaj pietruszkowy albo kleparz. Paulo Sousa, przychodząc do reprezentacji, razem ze swoim sztabem tutaj zaznaczył od razu, że dieta jest bardzo dla niego ważna, jedną z ważniejszych rzeczy. Pojawiła się taka osoba w reprezentacji jak dietetyk, z którym mocno współpracujemy ze sobą. Oczywiście pojawiło się troszeczkę nowych rzeczy, między innymi właśnie to, co wspominaliśmy teraz, czyli dużo warzyw, owoców, pojawiły się świeżo wyciskane soki warzywno-owocowe między innymi, ale też pojawiło się troszeczkę produktów z kuchni wegańskiej, z racji tego, że to jest też tak trochę między innymi trend światowy, czy wielu zawodników też zwraca na to uwagę, żeby jednak unikać spożywania mięsa, jednak przechodzą albo na weganizm, albo przechodzą na ryby. Także to też jest rzecz, która w tym momencie się pojawia. Zaczynamy od zamarynowania filetu. Dodajemy niedużą ilość oliwy z oliwek. Niedużą ilość soli. Ja tutaj mam troszeczkę pieprzu cytrynowego, może być też pomarańczowy, z łatwością go dostaniecie. Te filety z ryb obtaczam dokładnie w tej oliwie, tak żeby z łatwością nam się zamarynowały. Tomek, ja już powiedziałem sobie na kolację. Teraz proszę powiedz nam, czego twoim zdaniem sportowcy powinni unikać w swoim wieczornym posiłku? Czego nie jeść na kolację? Myślę, że unikajmy na pewno deserów. Osobiście uważam, że wcale nam to nie jest do niczego potrzebne. Nie musimy. Jak już musimy, to naprawdę niedużą ilość. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą na pewno unikajmy jakichś ciężko smażonych rzeczy. Zresztą w ogóle tego nie powinno być podczas każdego posiłku. Raczej grillowane, delikatnie opiekane, delikatnie smażone właśnie w taki sposób, jak ja w tym momencie szykuję naszą rybę. Jak zauważyliście, ja tu praktycznie na tej patelni nie dałem ani grama tłuszczu, z racji tego, że wystarcza tylko i wyłącznie ta niewielka ilość oliwy, którą obtoczona jest ryba. Delikatnie dociskamy rybę od strony skóry, żeby pojawiła nam się równa płaszczyzna i wtedy ryba będzie taka niepowyginana i pojawi się taka fajna, chrupiąca skórka. Sala posiłków zawodników jest troszeczkę takim miejscem spokoju. Pewnie zauważyliście, że rzadko pojawiają się jakiekolwiek ujęcia. Jest to takie miejsce, w którym staramy się, żeby zawodnicy z łatwością mogli w spokoju zjeść każdy posiłek, żeby kamera nie zaglądała im na talerz. Tak, żeby było to takie miejsce, no troszkę rytuał, można powiedzieć, spokój, nie kręcimy się. Są oczywiście gdzieniegdzie pojawiają się takie różnego rodzaju filmiki z ceremonii pod tytułem wjeżdżamy z tortem, ktoś ma urodziny, bo to też jest fajna rzecz i zazwyczaj zawsze pojawia się podczas kolacji. Jeśli ktoś ma urodziny, to jako symbol serwujemy takiego torta urodzinowego i właśnie to się odbywa podczas kolacji. Ale on też jest zrobiony troszkę w lżejszej formie, także jest na bazie albo jogurtu, albo na śmietanie roślinnej, albo na mleku kokosowym, tak żeby to nie było nic ciężkiego, żeby z łatwością można było
było, mógł każdy de facto zjeść kawałeczek, odrobinę, niewielką ilość tego torta. Ryba już nam się kończy smażyć, dlatego przygotujemy sobie ryż. Do ryżu dodaję odrobinę oliwy z oliwek. Na oliwę z oliwek dodajemy warzywa. I całość delikatnie podsmażamy. Tutaj zależy mi, by te warzywa pozostały delikatnie chrupkie, tak żeby pomiędzy tym ryżem przenikały właśnie ten smak, może nie surowych warzyw, a delikatnie przesmażonych. Pamiętajcie, że to nie są ciężko smażone rzeczy, jak nie wiem, fryty czy we fryturze coś na głębokim tłuszczu, jak widzieliście sami. Tu praktycznie nie ma ani grama tłuszczu, albo tego tłuszczu jest naprawdę niewielka ilość. Warzywa już się przesmażyły, dodaję niedużą ilość ryżu, o, można powiedzieć tak niedużą, i również łączę te wszystkie produkty ze sobą. Doprawiam do smaku tylko i wyłącznie niedużą ilością soli i pieprzu. Jak widać, pojawia mi się taka fajna mozaika czarno-kolorowa. Pamiętajcie też, żeby raczej unikać spożywania na kolację jakichś strączkowych rzeczy, fasoli, te produkty, które wdymają. Ryż przygotowany, ryba usmażona, nic innego nie pozostało, jak nakładać i dekorować nasze danie. Nakładamy ryż. Nic się nie dzieje, jak nie macie takiego kółeczka pięknego. To są te triki nasze restauracyjne. Wyjechałem za linię, rozsypałem, ale to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, to jest, można powiedzieć, taki trochę nieład artystyczny. Do tego filety ryb. Skropimy całość oliwą z oliwek. Idealna, super, naprawdę. I możemy dołożyć troszeczkę na przykład listków młodego buraka i nasze danie jest gotowe. Wspólnie z oficjalnym dostawcą warzyw i owoców dla reprezentacji Polski przygotowaliśmy konkurs. Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy zrobić zdjęcie, umieścić je na Instagramie, Facebooku, zdjęcie oczywiście dania kolacyjnego, zdrowego dania kolacyjnego. Umieszczamy go na Instagramie, Facebooku, oznaczamy hashtag świeży talent, a my już wybierzemy najlepsze zdjęcia, by je nagrodzić. A co jest do wygrania? Między innymi koszulka reprezentacji Polski i kosze ze świeżymi warzywami i owocami od naszego sponsora. I nasze danie jest już gotowe, także nic. Próbujcie, degustujcie, gotujcie i pamiętajcie o konkursie.